Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Mass Effect 2. Jesteśmy na Normandii, załoga wzywa. Coś się dzieje z Grantem. Najpierw zagadamy do Zaida, bo no cóż, Zaid jest spoko, prawda? No, jak zwykle, wspomnienia. One time we were trying to clear out this gun nest outside a base on Veta. Nothing we did even made a dent in that thing. Someone had the bright idea to kidnap a local girl, strap grenades on her, and make her go seduce the guy in the bunker. Terrible thing, I tell you. Well, she went up there, knocked on the door, and nothing. Grenades never went off. But the guy stopped shooting, and we snuck by. Never found out what happened. Okej, mieli zniszczyć jakąś siedzibę kogoś tam, aczkolwiek nie byli w stanie się do niej przebić, ich broń nie robiły żadnych dziur w tarczy, ani drzwiach, nic takiego, więc zdecydowali... Ktoś nadał pomysł, żeby wyrwać jakąś laskę, jakby, nie wiem, zmusić ją, żeby poszła tam obwiązana granatami, bo może niewinną dziewczynę wpuszczą, czy coś takiego. Granaty niestety nie podziałały, aczkolwiek dziewczyna otworzyła mi drzwi, więc też było spoko. Nie smoke, Shepard. Don't. That stuff will kill you. Knew a kid once. Weapons dealer. Probably half your age. Bastard smoked too close to a cache of explosives. Tossed a butt, blew himself sky high. Palenie zabija, co? Tak, Zaid powiedział, żebyśmy nigdy nie zaczynali palić. Znał jakiegoś dzieciaka, który handlował bronią, który rzucił niedopałek w jakiś syf i on eksplodował. I should let you go. Okay. Talk more later. Wojenne historie, tylko że takie kuźwa na koksie w wersji Zaida. I've got green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy? Oh. I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. Rozmowa na temat Mirandy i ubrania. Jeśli przetłumaczymy to słowo w słowo, to straciłoby to sens, więc jak nie zrozumieliście z angielskiego, niestety wasza strata. Chamber said you're tearing up the place. Something wrong? Something is wrong, Shepard. I feel wrong, tense. I just want to kill something with my hands, more so than usual. Like it's not my choice. Like I just want to. I don't know. Whoa, panie. See, why do that? What's wrong? What the hell, ziom? Generalnie Granta nosi na zabijanie jeszcze bardziej niż zwykle. Ma tam nieodpartą chęć zabicia z jakiegoś celu, ale nie wie jakiego i nie może tego kontrolować. Pure Krogan probably starts more aggressive than most. I'm not seeing this as a particularly big ship. To raczej nic nowego. I'm not used to this noise. I want control. When we're moving, fighting, I focus. But here, my blood screams, my plates itch, and even you are just noise. I'm tank-born. What is this? Okej, okay, Grant nie wie, co się dzieje. Coś mu jakby przeszkadza. Słyszy jakieś szumy we własnej głowie. Wszystko go swędzi. Czuje, jak jego krew buzuje i nie może nic z tego ogarnąć. Grant, czy ty dojrzewasz? Okej, okay, będziemy potrzebować chyba opinii Kroganina, co? Don't know if I can help, Grunt. Sounds like we need one of your kind to look into this. Most off-world Krogan are warriors. Doctors don't leave the homeworld to Junka. I won't ask you to go there. I will control this. Okej, okay, czyli Grunt tak jakby zasugerował, że jedyni znawcy tematu są na Tuczance, czyli planecie Krogan, jednak nie ma jakby honoru, żeby nas o to poprosić. Ale spoko, możemy. Joker can get us to the Krogan homeworld. I need everyone at their best. Thank you, Shepard. I don't like this. Fury is my choice, not a sickness. Okej, okay, widzicie, Grant tutaj właśnie powiedział, że nie podoba mu się to wszystko, bo jeśli ma się wkurwiać, to chce się wkurwiać z własnej woli, a nie z powodu jakiejś przypadłości. Czekajcie, a dobra, jeszcze Mordin chciał z nami gadać. I to jest fajne, ponieważ jakby, no fajne. To jest...
wygodne, ponieważ misja Mordina, którą teraz zapewne dostaniemy, oraz misja Granta są dokładnie w tej samej lokacji, czyli na Tuczance. O dwie osobne misje, ale wiecie, startujemy z tego samego miejsca. Mordiś, co tam? Mordinek, Mordiniu, mordeczko ty moja. Co drogą możemy coś może rozwinąć, czy coś? Nic. O, proszę bardzo, co my tu mamy? A, czas trwania... Co jest? O. Czas trwania mocy technologicznych, to się definitywnie przyda. Reduant fi... Co? O, od czasu do czasu, kiedy stracimy tarczę, zostanie ona z automatu uzupełniona. Nigdy nie zauważyłem, żeby to działało, ale niech będzie, wierzę na słowo. Nic. Nic. I nic, dobra. Subcio. Mordiś, co tam? Shepard, important news. No, you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Jezu, still processing. Zwolnij, zwolnij. Scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? Okej. Mordin dostał jakieś nowe informacje. Odpierdala mu. Szaleństwo. Przepływ informacji za duży. Nie wie, co ze sobą zrobić. Nie może się skupić. Pyta, czy pamiętamy rozmowę na temat modyfikacji genofagium. Czyli tego, żeby, wiecie, kroganie dalej byli chorzy. Dobra, pamiętam, no. You stopped the krogan adaptation to the genophage. Part of a team. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Okej, czyli jakaś osoba z jego starej ekipy, wiecie, z Talarian Task Force, tutaj został porwany przez Blood Pack, przez krwawą hordę, która wiadomo, głównie składa się z Krogan. I no cóż, jest przetrzymywany wbrew swojej woli. I no cóż, może być użyty jako przykład dla innych. No cóż, dobra. Wypytajmy. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. Okej, czyli właśnie Shepard spytał, czy Kroganie wiedzą, że to ekipa Mordina była odpowiedzialna za dopasowanie genofagium, ale tego nie wie, to się dopiero przekonamy. No dobra, zrobimy, spoko, będzie działać. Appreciate it. A, czyli to jego uczeń. Okej. Okay. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Blood Pack. Talk to them or clan chief. Dobra, okej, okay, dostaliśmy info. I widzicie znowu Tuczanka. Dobra, aczkolwiek wiecie, zanim przejdziemy do tych super nudnych, nieciekawych misji związanych z postaciami, fabułą i zajebistym uniwersum, przepraszam, super nieciekawym uniwersum, to mamy przed nami czystą rozkosz w postaci misji Firewalkera oczywiście. Czysta rozkosz. Czysta rozkosz. Dobra, co my tu mamy? Okej, mamy stację badawczą. Dane, sprawdzić, czy ktoś żyje, standard. Wyjątkowo będziemy śmigać po lawie. I o ile się nie mylę, mogę, oczywiście mogę się mylić, bo to nigdy nie ma pewności, ale o ile się nie mylę, tutaj będzie mniej walki, a więcej hopsania. Więcej elementów zręcznościowych. Okej, okay, kogo by tu sobie wziąć? Nie wiem, Mirandę i Kasumi, bo są ładne? Nie wiem, może? To dobre kryterium, prawda? No i zaczynamy zabawę. Primary systems online. To tam nic nie ma? Nic nie ma, dobra, lecimy dalej. Adverse geothermal activity has rendered pathfinding function inoperable. Please use manual controls to locate research base. Okej, okay, nie mamy mapy, musimy działać na własną rękę. Jak kuźwa zwykle. No dobra, zobaczymy co się tutaj. Co nam tutaj poukrywali. Tak, wszystko się kuźwa trzęsie, jest zajebiście. Wszędzie jest lawa i się padnie. Mimo tego, że ogólnie jakby
To jest dla mnie zawsze fascynujące, bo wiecie, aby w grach mamy często pojazdy, które lewitują sobie nad ziemią, nie? Wiecie, są ten, nie wiem, parę centymetrów nad ziemią, jakby nie dotykają nigdy podłoża. To jak to jest, że na przykład wpadając do lawy czy do wody, te pojazdy ulegają zniszczeniu? Nie powinny jakby wisieć nad tym? Nad wodą, lawą, nie wiem, kwasem, czymkolwiek? Chyba powinny, prawda? Tym razem na szczęście nie musimy niczego konkretnego szukać. Co znajdziemy, to nasze. Do niczego nie jesteśmy zmuszani. I... O, Jezu Chryste, myślę, że konsola się zesiła. Uff. Naszym jedynym celem w tym wszystkim jest znaleźć bazę i sprawdzić, czy jest tam coś wartego uwagi. To drogą po prostu randomowość tych zadań, nie? O, patrzcie, jest jakaś randomowa baza na, nie wiem, planecie z końca Zemsty Sithów. Chodźmy zobaczyć, czy coś się tam ciekawego dzieje. Może, nie wiem, zobaczymy, jak Anakin walczy z Obi-Wanem. To była spoko walka. Jak ja mam, kurwa, jechać dalej? Może od początku nie jechać w którą stronę, chociaż... Nie jestem pewien. Mapa, królestwo za mapę. Co drogą ogólnie... No, myślałem, że nie mam armaty przez chwilę. Bo, ej, ogarnijcie to! Jak ruszam kamerą, armata może schować się na przykład w model pojazdu. To jest śmieszne. Jestem prawie pewien, że nie było to planowane. Co miałem mówić, że sam Hammerhead z jakiegoś powodu przypomina mi trochę DeLoriana z Powrotu do Przyszłości. Jak jesteśmy w temacie off-topowego gadania o filmach, porównywania rzeczy do filmów. Tak, czyli tamtędy droga. O, to mam kolejne miejsce poszukiwań. Iridium, nice. Generalnie wolałbym jednak wykopywać platynę, bo platyny zawsze brakuje w tej grze. Nie mam pojęcia ogólnie dlaczego, ale typowo za każdym razem jak gram, zawsze brakuje mi platyny. Prawdopodobnie dlatego, że platyna jest potrzebna do 90% rzeczy do ulepszeń. Co na przykład nigdy nie zabraknie wam elementu zero, ponieważ, nie wiem, wymagają go tylko i wyłącznie, nie wiem, niektóre ulepszenia biotyczne. Tak więc, you know, mało się tego zużywa. O, dobra. Jesteśmy koło bazy. O, to jest baza, co? A, generalnie dobra, z tego co pamiętam, musimy było znaleźć 3 bazy. Tak więc... Zabawa! Futurystyczny loading. Taki ciekawy. Szukaj poszlak. No to idziemy szukać poszlak, niech będzie. Stacja medyczna. Nice. 100 kredytów. Więcej żeliku dla człowieka iluzji. Bardzo dobrze, tunel w normie. No, co drogą, tak, mamy ponownie maskę na twarzy, najwidoczniej baza jest nieszczelna. W sumie, no, ciekawe dlaczego. Co my tu mamy? Wygląda fabularnie. Chodźmy w drugą stronę. Datapad. Dr. Case Log. Okej, coś jest. Coś cennego jest pod wulkanem, okej. Wiadomo, że będzie kuźwa pod wulkanem. Jeśli chciałbym ukryć coś cennego przed światem, pierdolnąłby to pod wulkan właśnie, no kto by tam szukał, prawda? Dobra, co my tu mamy? Mamy drzwi do pominięcia.
O, nie, już popełnił błąd. O, to jest tu. I to jest tu. Boom. Paksy. Ogólnie może zapiszemy sobie. Dawno nie zapisywaliśmy. Zapisywanie jest spoko. Jakby konsola zawiesiła się w momencie super fajnej misji z DLC, zawsze można to wczytać. Okej, mam iść tamtędy. O, iridium. Więcej iridium. Platyny dalej brak. Jakieś szafeczki. Gdzieś widziałem generalnie szafkę i... O, tu jest. Przed nami. A, tu jest szafka. Nie wygląda kuźwa w ogóle jak szafka. Dobra, co mamy? Nie. Protańskie ruiny. Okej, odkryli szlak prowadzący do protańskich ruin, aczkolwiek nie chcieli, żeby ta wiedza została przez kogoś użyta, bo nie chcą powtórki z Eden Prime i masakry. Akurat w przypadku Eden Prime... Wow! Akurat wiecie, w przypadku Eden Prime to była ta sprawa, że ten artefakt znaleziono pod ludzką kolonią. Super, super, tylko że ten, tu jest jeszcze terminal. O, super, dobra. Chcecie sobie to przeczytajcie. Ja nie mam zbytnio jak. Tutaj rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy jest sobie faktycznie na czas. Ale wolę. Rozumiecie. Co spadać. No i oczywiście, teraz mamy nasz cel. Musimy dobić do protańskich ruin. I przy okazji, tak, to, że tyknęliśmy coś tam, sprawiło, że droga nam się ułożyła przed... dla naszego pojazdu, oczywiście. Ha, udało nam się uciec. Cóż to był za emocjonujący pościg. Jestem prawie pewien, że nie było tutaj limitu czasu, że... mogłem sobie spokojnie tam to przeczytać, ale no cóż. Ja przeczytam sobie to przy montowaniu... montowaniu odcinka, a wy przeczytajcie sobie to na własną rękę. Bądź co bądź, zatrzymywanie w YouTubie to cudowna sprawa, prawda? Okej, dobra, lecimy dalej. No widzicie, teraz skały są ładnie opuszczone. Dramatyczna muzyka trwa. Dosłownie, czemu BioWare nie dał tutaj żadnych rozmów drużynowych? To no, come on, chociaż jakieś, nie wiem, komentarze na temat sytuacji, czegokolwiek. Nie chciał im się wołać voice aktorów, postaci do tych misji, czy co? Nie wiem. Aktor podkładający głos Shepardowi za dużo wołał za nim, za godziny nagrania, czy coś takiego. Come on, BioWare, jesteście lepsi niż to. Więcej iridium, super. Dalej brak platyny. Okej, okay, żeby być całkowicie uczciwym, ta misja jest chyba minimalnie ciekawsza od poprzedniej. Wiecie, przynajmniej jest minimum z minimum historii. Jakieś tam, wiecie, protańskie ruiny, zawsze spoko, nie? A okej, okay, to już koniec tej misji, spoko. A, czyli znowu jest generalnie łańcuszek, jasne. Spoko, 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 dobra, dobra. Mamy to. O, jaki driftem to jest. Patrzcie, kurwa, to. A, czyli okej, okay, czyli te ruiny protańskie są w innej lokacji po prostu. Bo obstawiam, że skoro mowa o protańskich ruinach, to nie zostawiamy sobie tego tak, o, będziemy musieli to oczywiście obadać. Jak kuźwa zwykle. Dobra, teraz polecimy sobie, nie wiem, misję Jack na przykład, bo czemu by nie, bo ona jest, aby wiecie, w osobnej, właśnie tak jak mówiłem, w osobnej gromadzie, więc możemy się tam udać, a nie ma. Potem znowu porobimy coś pobocznego i polecimy na Ilium, bo na Ilium mamy mniej więcej z milion zadań, tak więc zawsze fajnie.
Tak, będąc na Ilium, zrobimy sobie od razu misję lojalnościową Mirandy, zrobimy sobie, zrekrutujemy sobie dwie osoby, porobimy wszystkie misje poboczne i na końcu Ilium zrobimy sobie chyba Lair of the Shadow Broker. Okej. Okej, najwidoczniej dzięki naszym działaniom w pierwszej części na Ilios odnaleziono sporo protańskiej technologii i jest ta technologia wysłana teraz nam, chyba, o ile dobrze czytam. Nie chcę czytać całego, wiecie, słowo po słowo, więc tylko oblatuję na szybko oczyma. Jako, że może być niebezpieczne, jest wysyłane nam. Zatrzymała mniej niż połowę dla siebie. Okej, czyli dostaliśmy artefakty i dostaliśmy jeszcze 20 tysięcy kredytów. Super. A projekt Firewalker oczywiście. Okej, tak, kontynuujemy dalej szukanie doktorów Case i Oloy. Quest jest kontynuowany. Zabawa trwa. Okej, 80. Co? Czemu 80%? A, dobra, tu jest jeszcze jeden świat. Spoko. Sakata. Sakata Gintoki? He? He? Nawiązania? Nie. Mech. Dobra, spadamy dalej. Teraz, tak jak mówię, zrobimy sobie misję dla Jack. Powtórzyłem to tylko chyba. Pięciotysięczny raz, nie wiem, coś takiego obstawiam. Uzupełnimy sobie wszystko. Jak szaleć, to szaleć. O, kuźwa, jeszcze więcej misji, noż kaman. Generalnie, o, wiecie co? Nie, dobra, to. Nie, zobaczymy. Bo teraz tak, możemy oddać paczkę z informacjami Ishowi, jakby co? Help Jack, protańskie ruiny. Dobra, Help Jack. Ta misja nie jest długa. Oczywiście, kuźwa. Jest tutaj milion planet do badania, tak więc najpierw obadamy ten milion planet. Kolejny odcinek zaczniemy sobie na Omedze, ponieważ tam mamy paczkę Ishowi do oddania. To było zdanie po polsku czy coś. Potem, nie wiem, zrobimy sobie coś i polecimy na Ilium. Co wy na to? To dobry pomysł? Brzmi jak pomysł, tak? Okej, wiedziałem, że wam się spodoba. Pragia, tutaj mamy ten właśnie Instytut Cerberusa. Okej, tylko na szczęście trzy gromady, oby nieduże, oby bez anomalii. Okej, dwie planetki. Jam. Śmieszna nazwa. I Tefnat. Ciekawe, czy generalnie, wiecie, BioWare tworząc, wymyślając nazwy dla tych planet, nie wiem, mieli jakąś faktyczną logikę ich nazywania, czy nie wiem, na zasadzie ciosu głową w klawiaturę. No jak to brzmi? Norhesa. Wielkie, żółte, białe słońce. Tak, żółte, białe słońce, dobrze słyszeliście. Okej, nie było tutaj absolutnie nic. Strata czasu. No to lecimy. Jackie, czas się trochę ogarnąć. Nie, żebyś mi przeszkadzała czy coś. Lądujemy. Oczywiście tak, Jack jest tutaj obowiązkowa. Teraz tutaj, o jeśli nie będziemy walczyć z jakimiś, nie wiem, najemnikami czy kimś takim, tak więc. Dobra, Zaid.
Zaid mówił, że no cóż, że lubi Jack, bo no cóż, zabija dużo, szybko i fajnie, tak więc... czekajcie, co tutaj da? Aha, dobra, ogólnie statystyki... Dobra, niech będzie to. I śmigamy. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing. Okay. Czyli ktoś tam jest, kto podejrzewał. Of course. This is a Cerberus facility. Yeah. They build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Okej, okay, Jack zaczyna żałować, że tutaj przybyliśmy, bo ktoś tam jeszcze jest i zwrócił uwagę na piksele na oknie. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Obowiązkowo padający deszcz, ponura atmosfera. Tą drogą jestem ciekaw, czy jeśli wzięlibyśmy tutaj na przykład Mirandę, to miałaby jakieś dodatkowe... No sweat. Jakieś tutaj dodatkowe opcje dialogowe. Włączę, włączę. Tyk. Ponieważ bądź co bądź, wiecie, Miranda jest dosyć ostro zakumplowana z Cerberusem, więc może, nie wiem, rzucałaby jakimiś faktami na temat tego ośrodka. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place. Jack tutaj bardzo pogania, najwidoczniej nawet na niej to miejsce odciska jakieś tam piętno przez samo bycie tutaj. I never saw this room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. Okej, czyli w tych kontenerach sprowadzali nowe dzieciaki. Były całe odrapane, posiniaczone i głodowały. Ale nie zależało im na tym. Okej, myślałem, że dostanę jakieś informacje, co kurwa kredyty. Subcio. Ta misja ma taki zajebisty klimat. Jezu Chryste. The elusive man requested operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did. But if he knew, he won't find out. The elusive man requested operation logs. Okay, she... Sounds like this facility went rogue. He didn't say what they were hiding from the elusive man. Okay, czyli elusive man nie wiedział, co się dzieje w tym ośrodku. Wręcz panowie powiedzieli, że jeśli by się dowiedział, byłby niepocieszony. Okej, tutaj Jack walczyła z pozostałymi. Widziała już słońce przenikające przez dziurawy sufit. Między nią a wolnością stał tylko i wyłącznie posiniaczony strażnik błagający o życie. Mrocznie. Dark. Kurde, a nie to co chciałem zaznaczyłem, shit. O. Dobra, 3 kafle dla nas. Słyszę... Widzę zwierzątka? A, wareny się zalęgły, okej. Łoki. Łatwizna. No super, niewidzialna ściana. Myślałem, że tutaj będę podejść, ale nie. Przeliczyłem się oczywiście. Widziałem gdzieś jakąś plamę krwi. O.
tutaj. No to mi wygląda bardziej na spalonkę niż na krew, ale okej. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. Okej, czyli jedyny moment, kiedy Jack opuszczała celę, to kiedy strażnicy chcieli się zabawić i wystawiali ją do walki przeciwko innym dzieciakom. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. Okej, nie wiedziała, dlaczego walczyli i tyle. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight, filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Okej, nie miała przelicznika czasu, siedząc w celi i będąc na ciepana po prostu do nieprzytomności prawie że. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. Okej, czyli tak, zdarzało się, że dzieciaki umierały w tych walkach, ponieważ Jack była bezlitosna, będąc całkowicie naćpana i nieświadoma swojej sytuacji. They actually rewarded you for attacking? I still get warm feelings during a fight. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Let's keep moving. Hell yes. Hell yes, dokładnie. Wspomnienia, co? Staczuszka. Tutaj nie będzie dużo walki. Wszystko jest bardziej oparte na interakcji właśnie z Jack. Okej, okay, co się tutaj dzieje? Security officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject Zero is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that. Okej, okay, czyli generalnie dzieciaki zaczęły swoimi mocami rozrywać to miejsce na strzępy. I strażnicy dostali zgodę na pozbycie się wszystkich dzieciaków poza Jack. Jack była niezastąpiona. I Jack powiedział, że no coś jest tutaj definitywnie nie tak, ponieważ ona zaczęła uciekać, kiedy strażnicy sobie poszli. Tak więc coś tutaj nie halo. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. Jezu, nie bądź taka niemiła. Tak, że coś, wiecie, coś może być nie tak, bo najwidoczniej nie mieli pozwolenia na zabijanie, ale dzieciaki ją zaatakowały, komputery ją zaatakowały. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Strażnicy też ją zaatakowali. Okej, okay, coś zabiło Vareny. A definitywnie, no cóż, nikogo nie powinno tutaj być. Aczkolwiek spoko, wcześniej właśnie Edie mówiła, że wykrywa jakąś tam formę życia tutaj. Jakieś, wiecie, ślady ciepła po prostu. No tak, element zero, no tego będzie tutaj kuźwa sporo. Co na drogą, a tak, w sumie dobra, chciałem zapytać, że hej, przecież jeśli Cerberus chciał stworzyć superbiotyka, to lepiej było wziąć Asari, prawda? O, super. To jest tą standardowo silnymi biotykami właśnie. Ale zapomniałem, jakie Cerberus ma podejście do obcych. Więc już zaczęli pracować z obcymi dopiero teraz przez właśnie plan związany z Shepardem. Kurde, tak 2 na 10 to wyszło, Jack, nie? Żeby nie było. Okej, jako tako. Gin. Jack, czy możesz ściągnąć tego palanta z góry? Byłby bosko, dziękuję. No, ściągnąć to dużo powiedziane. God damn it. Oby mój dron dał radę zabić to coś. No, nie o to mi do końca chodziło, raczej... O, właśnie, miałeś atakować falą. A, jebane regenerujące się worcze. Nienawidzę ich. A co drogą, może warto było też na przykład pociski włączyć, nie?
Tak, do każdej broni musimy niestety włączyć osobno. Dobra, pęknięty. Udało mi się namierzyć. O właśnie, o, dobra. Mój dron wykończy resztę. Mam nadzieję. No chyba wykończył. Klik. Czyli mamy towarzystwo. Co tutaj robi krwawa horda? Czemu wszędzie są jakieś kurwa najemnicy? Gdziekolwiek nie pójdziemy, zawsze są jebani najemnicy. Kredycy. Tamtędy przebyliśmy. Słyszałem otwieranie się drzwi. Right behind you. Lead the way. Czy coś się zbugowało? A, na górze jest gościu dalej, okej, okay, spoko. No, tak lepiej. Why they need a morgue? This was a small facility. Looks like a lot of kids died in these experiments. I've done some bad stuff, but this. Bullshit. I had the worst of it and I made it out alive. No, tutaj nawet Zaid powiedział, że zrobił w swoim życiu sporo popieprzonych rzeczy, aczkolwiek to jest przesada. Eksperymenty na dzieciakach i tak dalej. A co Jack tutaj się broniła i powiedziała, że no sorry, miałam najgorzej z nich wszystkich i przeżyłam, więc każdy mógł. To nie tak, że wiadomo, przecież każdy w tym ośrodku był super biotykiem, prawda? Pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. Shit, it's complicated. Let's just go. Oh, tutaj jesteście. Okay, czyli Jack, mimo tego, iż teraz jest niebezpieczna i dorosła, to i tak wracając tutaj czuje się, aby była przerażoną małą dziewczynką. No cóż, tego typu traumy pewnie łatwo się nie podbędzie. Super, mam cały jeden pocisk. No, cele innych dzieciaków obstawiam. Ojej, coś. O, to psy. Okej. A w ogóle tak, zapomniałem, że mam coś jak melee w tej grze, nie? Tak, totalnie zapomniałem, taki epicki cios z łokcia. Wiecie, Commander Shepard po prostu, kuźwa, nie wiem. Lata szkolenia po prostu w N7. A to uwierz, Zaid, uwierz. Lata szkolenia N7, wiadomo, sztuki walki and stuff. Łoki zagłady, kuźwa. Okej, wybaczcie przerwę. Najwidoczniej mój sąsiad postanowił odpalić sobie dubstep ze swojej szlifiarki. Czy z czego tam się puszcza dubstep? Kto by podejrzewał? Stąd właśnie... stąd Jack, to jest jakby okno jej celi, tylko że to jest aby, wiecie... jednostronne lustro. Mimo tego, iż ona powiedziała, że to jest dwustronne lustro, co nie jestem pewien, jak to działa. Ale wiecie, ona patrzyła przez to i widziała dzieciaki bawiące się na... Bawiące się. Będące tutaj. Wołała do nich, kiwała im, a one cały czas ją ignorowały. No i wiadomo, przez to czuła się jak jeszcze większe gówno. A teraz proszę, surprise, ignorowały ją dlatego, bo po prostu jej nie widziały.
Czy ja już mam jakąś kuźwę amunicję do pistoletu? Nie, nie mam. Kuźwa. Miernie. I must have come through here when it broke out, but I don't remember it. This is a bad place. Powinna tędy przychodzić podczas ucieczki. O, super. Oczywiście ten fotel kuźwa przetrwał, bo jakby inaczej. Bo wspomnienia. Powinna tędy przychodzić podczas ucieczki, ale nie pamiętam tego miejsca. Co my tu mamy? Entry 1054, Telton Facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. Oho, ho, kto by kuźwa podejrzewał? Czyli inne dzieciaki były tutaj tylko i wyłącznie w celu testowania, co można podać Jack, a czego nie można. Wiecie, najpierw podawali to dzieciakom, jak przeżywały i stawały się silniejsze, aplikowali to Jack. Jeśli ginęły lub były osłabiane, odrzucano je po prostu. This whole place was built to turn you into what you are. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. Ha, Jack dalej tutaj twierdzi uparcie, że przetrwała tylko dlatego, że była silniejsza od innych, a być może to inni poświęcali się dla niej. Cały ten ośrodek został stworzony właśnie dla niej. Wszystkie dzieciaki były porywane i testowane i torturowane dla niej. You move on, harder and tougher. Kolejny terminal. Generalnie wiem, że jest to przerażające, aczkolwiek jest to jakby... Lubię tego typu historie. Wiecie, coś okazuje się być nie do końca tym, na co wyglądało i... Mimo tego, że jest... O, super, biotyczne uderzenia, przyda się... jakby, nawet jeśli to jest, wiecie, jakby upgrade tylko pokazany, nie wiem, na pancerzu Sheparda, to i tak on działa na wszystkich członkach ekipy, tak, więc... przyda się definitywnie. Wiecie, nawet jeśli... prawda okazuje się mroczniejsza, to i tak, wiecie, prawda zawsze prawdą. Co mamy dalej? It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... Who what? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. Okej, okay, czyli chcieli po tym, jak zawiedli tutaj, podpiąć się pod program Ascension, który jest jakby związany z przymierzem i jest to po prostu szkoła dla młodych biotyków. There was a lot going on. I jest to całkowicie legalna, oczywiście, instytucja. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. No proszę, coraz więcej nowych faktów. Co się tutaj działo? Czy poznamy prawdę? Tam będziemy mieli walkę z bossem, tak mi się wydaje. Totalnie randomowym bossem, którego nie powinno tutaj być. Ale co zrobić? Fajna zbroja. A, bossem jest szef szabrowników jakich, którzy po prostu nawiedzili to miejsce zupełnie przypadkowo w tym czasie, co my. Hej, co tu robicie? Najpierw pozbędziemy się was, a potem się zobaczy. Priorytety, moi drodzy, priorytety. No, Zajt ruszył tutaj do przodu dzielnie. Wow! Nie przeżyłbym, jakby mnie to trafiło. Ogólnie Krogani tutaj biegnie, to jest złe. O, ledwo zdążyłem.
Jezu, jak ci goście kurwa szarżują, nie? Lecą do przodu jak popieprzeni. Gdzie jest Zaid w ogóle? A, tam se derpi, dobra. No, myślę, że czas na cięższą artylerię. Jack, działaj, szybko! Dobra, został sam. Łatwizna. Mówię, najważniejsze to pamiętać... Pamiętać, że ma się tą właśnie ciężką broń. Okej, czyli służy jakiemuś gościowi zwanemu Aresh. I ktokolwiek kto jest, Jack powiedziała, że nie stanie jej na drodze. Podsadza bombę, chociaż miałaby to zrobić na jego zwłokach. Rozejrzyjmy się. O, jeszcze jakiś tutaj pojemniczek. Dobra. Testu. Klik, klik i klik. Hajsy? Tak jest. Żadnych nowych objawień niestety. Dobra, i tutaj kończymy misję. Albo nie? Come out. We know you're here. Nie wygląda groźnie. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question. And I'm still looking. No i proszę, mamy jednego z dzieciaków, który również przeżył, który teraz już dzieciakiem nie jest i który pamięta dobrze Jackie. Zapewne ma troszeczkę problemów do niej. Czemu tu jesteś? Why did you come back? I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew. How to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? Okej, gościu próbuje wystartować cały ten ośrodek od nowa, chociażby na własną rękę z jakiegoś powodu, bo chce zobaczyć, co można zrobić z technologią i odkryciami, które tutaj mają. Jak uciekłeś? This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. Then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And okay, you were gone. Po prostu był nieprzytomny podczas ataku. Dlatego przeżył. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. Okay, chcę wykorzystać to, co odkryli, badając, wiecie, eksperymentując na nich. You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. But zdobywali dzieciaki głównie z sierocińców, porywano je, a także kupowano od piratów. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Gościu chce umrzeć w tym miejscu, tak? Wow, 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 Jack, Jack. Odpuść. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy and he's never gonna restart this facility. Nie ma zasobów, żeby to resetować, sorry. Have to control you. Fuck! Get out of here. Go! Okay. Stwierdziliśmy, że jeśli Jack zabije tego gościa, to nigdy nie... To nigdy... Nigdy nie uwolni się od przeszłości. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Okej, chcę się jeszcze rozejrzeć, spoko. Go ahead. Nothing's changed. But it's all different. Okej, teraz możemy wypytywać ją o rzeczy.
O łóżko. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. Okej. W tym właśnie łóżku miała koszmary na temat tego, że jest że nie eksperymentują. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Wypytamy ją o wszystko. I used this table for everything. It was like my best friend. A potem zakończymy odcinek jeszcze przed zakończeniem misji, ponieważ mamy już dosyć odcinek trwa już dosyć długo, a dobrze wiem, że na Normandii będzie jeszcze rozmowa właśnie z Jack. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Pierwsze zabójstwo Jack. Instead, I stopped him. Okay. Zabiła tego strażnika. Albo nie, dobra, zakończymy na raporcie. Wiecie, każda misja kończy się raportem i tam sobie zakończymy po prostu. Do it! Just do it! Depnij pan! Kuźwa! Podsadziliśmy tam bombę atomową, czy co? What the hell? No. I to jest właśnie podsumowanie. Tutaj zakończymy sobie odcinek. Zdobyliśmy... Ogólnie wyjaśnię wam w kolejnym odcinku, jakie są profity zdobycia czyjegoś zaufania, wykonania czyjejś misji. Ale tyle ode mnie. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Mass Effect 2 u mnie na kanale. Na razioneczko.